Warunki drogowe są bardzo trudne. Tylko we wtorek suwalska policja odnotowała 7 kolizji. Wśród nich między innymi kolizja dwóch ciężarówek na obwodnicy. Środa do łatwych też nie należała. Na drodze krajowej nr 8, na odcinku od zakrętów w Szwajcarii do ronda na wjeździe do Suwałk i na obwodnicę, dodatkową trudnością była naprawa drogi, podczas której ruch odbywał się wahadłowo. Na pozostałych drogach zalegał śnieg i błoto pośniegowe. W wielu miejscach województwa podlaskiego ciężarówki miały problem z podjazdami pod wzniesienia. Warunki do jazdy po naszym mieście są nadal trudne, choć, jak zapewnia nas ratusz, służby miejskie dokładają starań, by zadbać o nawierzchnię tak dróg, jak i chodników. Padający śnieg jednak skutecznie utrudnia im to zadanie. We wtorek na miejskie ulice wyjechały 23 różne pojazdy. Do odśnieżania skierowano 45-osobowy zespół ludzi. 12 kierowców i operatorów, 7 brygad odśnieżających ręcznie, 26 osób, nadzór nad akcją zimową, 3 pracowników, naprawy sprzętu zimowego, 5 mechaników, wyliczał we wtorek Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta. Jak podał, tylko w ten jeden dzień zużyto około 100 ton soli, a pojazdy odśnieżające miasto zużyły paliwo o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych. Szef biura prezydenta podaje więcej szczegółów. Wartość 100 ton soli to 24 600 zł. Wynagrodzenie podwykonawców, którzy wspierają zarząd dróg i zieleni w odśnieżaniu, wyniesie 20 000 zł. Informuje i dodaje, że przewidywany dobowy koszt odśnieżania wyniesie łącznie około 90 tysięcy złotych. Tymczasem zima na Suwalszczyźnie nie zamierza szybko odpuścić. Według meteorologów opady śniegu, już niewielkie, potowarzyszą Suwałkom jeszcze we czwartek.